Panie profesorze, czym dla pana jest Śląsk? Śląsk jest dla mnie życiem, wyobraźnią, przekładem, o którym tyle mówię, oddechem i relacją z najbliższymi i najdalszymi. Potrafiłby pan żyć w innym miejscu niż na Śląsku? Potrafiłbym, ale nie chcę i nie chciałbym. Byłem w różnych miejscach i wróciłem na Śląsk. Profesor Zbigniew Kadłubek jest filologiem klasycznym, ale też tłumaczem, komparetystą, eseistą i pisarzem. Od początku swojej działalności związany z Uniwersytetem Śląskim. Tu w 1997 roku ukończył literaturoznawstwo. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa otrzymał w 2001 roku na podstawie rozprawy Barok w poezji nowołacińskiej na Śląsku. Profesor jest autorem szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej i ekspresjonizmie niemieckim. On potrafi wpisać te nasze śląskie dylematy w jakiś szerszy humanistyczny kontekst, być może nawet cywilizacyjny, wyjść z tych prostych binarności polsko-niemieckich i opowiedzieć Śląsk w sposób no, dla mnie dalece nieoczywisty. W 2011 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Święta Medea w stronę komparatystyki pozasłownej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Filologicznym. Rozprawa ta ukazała się w formie książki i została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011. Jest jednym z najpłodniejszych umysłów tych pierwszych dwóch, już trzeciej dekady XXI wieku na Śląsku. Jego myśli są dla mnie bardzo płodne, w tym sensie, że ja do nich wracam, one jakoś we mnie kiełkują. Profesor napisał w całości po śląsku książkę Listy z Rzymu. Wspólnie z profesor Aleksandrą Kunce wydał zbiór esejów Myśleć Śląsk. Razem z Tadeuszem Sławkiem redaguje serię komparatystyczną Civitas Mentis. Pod jego redakcją wydano także interesującą pozycję. 99 książek, czyli Mały Kanon Górnośląski. W 2018 roku wygrał konkurs na nowego dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jest to osoba, która rozumie książki jak nikt na Śląsku. Jest znakomitym i teoretykiem i praktykiem. Udał się poznać z bardzo różnych stron tutaj na Śląsku. To znaczy i jako akademik, i jako pisarz, dziś jako sprawny organizator, menadżer, nie odchodząc od tych poprzednich ról. Człowiek wielu talentów, ale przede wszystkim Ślązak. Panie profesorze, po co jest literatura? Powiedziałbym w tej chwili, że literatura jest po to, żeby dawać nam przestrzeń do immunologii. W tej chwili tak bym powiedział, ale też przede wszystkim komunikacji, otwierania się, przekraczania swojej wyobraźni, przekraczania tego, co wydaje nam się prawdą albo jakąś taką właściwością. No i wyjścia, tak jak Grecy myśleli, na morze, szerokie morze. A w jakim momencie historycznym jest dziś literatura i jakie ma miejsce w życiu duchowym Polaków? Ja myślę, że w epidemii wróciliśmy do różnych form samotnego rozważania myślenia, bycia ze sobą, uczenia się bycia ze sobą samym w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu. To jest niezwykły jakiś moment. I wróciliśmy do czytania. Wróciliśmy do czytania i opowieści, ale też powiedziałbym dużych opowieści, wielkich narracji. Z tych naszych małych pokojów, pomieszczeń idziemy do wielkich przestrzeni, do wielkich narracji, no bo chcemy oddychać.
Pan czyta książki jako literaturoznawca, pisarz, czytelnik. Czy to można w ogóle rozdzielić? Czytam książki, które są przyjemne, które czytam do połowy albo od połowy. To powiedziałbym, że żadne narzędzie, które miałbym z tych narzędzi literaturoznawczych, nie pomaga mi wcale. Jestem czytelnikiem, mam swoje ciało, mam swoją wyobraźnię, mam swoją chwilę. Czyta pan dla przyjemności, czy też może z obowiązku? Staram się czytać wyłącznie dla przyjemności. Jeśli byłby horyzont i przyjemności, i obowiązku wspólny, to bardzo bym się cieszył. I czasami tak bywa. Ale czasami też nie ukrywam, że czytam teksty, które muszę przeczytać, albo chcę sobie je przypomnieć, bo chcę komuś je opowiedzieć. Ale już nie są przyjemne, bo nie w tej chwili życia. Wydaje się, że dziś w przestrzeni publicznej literatura jest takim dosyć obojętnym tematem. Mało się o niej rozmawia, mało się o nią spiera. Myślę, że dużo rozmawiamy o tym, bo literatura, ale obok tego gry, obok tego ten świat nowych mediów, w którym jesteśmy obecni na różne sposoby, więc opowiadamy siebie, opowiadamy historię. Nie wiem, czy trzeba się spierać o najnowszy tom poezji, albo o najnowszą powieść, albo o jakieś niezwykłe tłumaczenie najświeższe. To nie jest chyba istotne. Literatura jest w innym miejscu jakby. Może wraca też do naszej praktyki codzienności. Żyjemy trochę w tym świecie zanurzeni. To jest w ogóle wyobraźnia młodego człowieka, jest zanurzeniowa, imersywna. On chce w tym uczestniczyć. O czym dzisiaj opowiada literatura i czy rezonuje? Chciałbym, żeby właśnie rezonowała, czy wywoływała takie jakieś aktywności responsywne związane z odpowiedzią, z jakimś stylem, ćwiczeniem. Nie zawsze tak jest. Jest trochę tak, że oczywiście mamy świat niezwykłych krytyków, nauczycieli akademickich. Świat autorów może być wąski, ale on ma wpływ na różne zmiany związane z metaforami. Odświeża też, o czym często mówię przy naszych przekładach, myślę tutaj o aktywności Biblioteki Śląskiej, odświeża polszczyznę. To znaczy daje nowe słowa, nadaje jakiś nowy nurt, prąd, energię językowi. To jest najistotniejsze. A to jest dobre? To jest dobre i złe, bo ten język jest nieuniknione. Trudno tu mówić o dobru i złu. Jesteśmy w tym świecie i dużo zależy od naszych wyborów, naszych reakcji, od naszej wyobraźni, którą kształtują różne media, bardzo różne, na różne sposoby. A jakie książki dzisiaj chcą czytać Polacy, a jakie chcą pisać pisarze? Oni opowiadają o sobie czy o świecie? Opowiadają o sobie w różnych przestrzeniach. O świecie bardzo popularny jest polski reportaż. Przecież tutaj mamy ogromne osiągnięcia, bym powiedział, takie związane z odkrywaniem miejsc. Powtórnym, to już pewnie jest odkrywanie, ale odkrywanie w tym dzisiejszym złożeniu, w tym splątaniu nowym, ale też biografia, obserwuję to bardzo blisko. Interesuje nas inne życie, jak ktoś żył, jak reagował, jak sobie radził, jak funkcjonował w wielu kryzysach. Czy to było wiek temu, czy 1000 lat temu, wszystko jedno. Panie profesorze, śląski to jest dobry język literacki? Jest znakomitym tworzywem, w którym można pracować, w którym można myśleć, w którym można wyrażać uczucia. No, jak każdy język, który nie posiada statusu języka mniejszego, czy języka specjalnie chronionego, jest z nim problem oczywiście, ale sądzę, że te aktywności niezwykłe, właśnie związane z tłumaczeniami, ale też twórczością w języku śląskim, pokazują, że to jest po prostu dobry język, jak każdy język, w którym możemy wszystko wyrazić. Ale dobry dlaczego? Bo plastyczny jaki? Dlatego, że gdzieś, jeśli myślimy o Ślązakach czy Górnoślązakach, czują, że coś jest nie do przełożenia i chcą to wyrazić. Być może szukamy słów, być może
nawet tworzymy neologizmy, albo wracamy do archaizmów, ale próbujemy coś wyrazić, czego nie uda się powiedzieć w języku większym. A czy jak się tłumaczy, to się myśli w tym języku? Myśli pan po śląsku? Myślę, że tak, nieustannie tłumaczę, również mówiąc do pani. Telewizja kiedyś miała zastąpić radio, internet telewizję, a e-book książkę. Czy faktycznie tak się stanie? Czy e-book zastąpi książkę? Czy będzie tylko dodatkiem? Wydaje mi się, że książki, które czytamy, te papierowe mają swoją magię. Czarno-białe książki, mówią bibliotekarze, czy tradycyjne książki wydane na papierze. One ciągle uwodzą. Są, powiedziałbym, bardziej namiętnie odbierane, jeśli tak mogę powiedzieć o książkach. Ale myślę, że czytamy bardzo wiele na ekranie również. No, w czasie epidemii bardzo dużo Biblioteka Śląska na przykład daje kodów czytelnikom, żeby nie przychodzili, żeby mogli czytać w domu i żeby mieli możliwość sięgnięcia po najnowszą literaturę, ale no w wersji już nie papierowej. Też pamiętamy o lasach, pamiętamy o ekologii, o zużywaniu materii na naszej planecie. Ale myśli pan, że ta książka papierowa stanie się takim elementem kolekcjonerskim? Tak mówią i to jest pewien taki aspekt, tak, byłby czymś niezwykłym, tak, żebyśmy tylko kolekcjonowali książki, a do bibliotek chodzilibyśmy jak do muzeów, oglądać, jak to dawniej czytano, jak wydawano. Rynek jednak mówi o czymś innym jeszcze, że no, targi książki niedawno się odbyły w Katowicach i no, pokazują, że no, przychodzą tysiące ludzi porozmawiać z autorami, dotknąć książek, przerzucić parę kartek, kupić książki po prostu, więc ogromna, powiedziałbym, chęć spotkania czegoś innego. I mieć podpis autora. Mieć podpis autora, popatrzeć na niego, tak? Uczestniczyć w dramacie, tak? Spotkania, popatrzeć w oczy autorowi i powiedzieć, tak, nie zgadzam się, albo to mi się strasznie podobało, bardzo mi się to podobało. Więc spotkanie, dramat, dialogu. Jaką pan ma filozofię biblioteki? Czym ona dzisiaj powinna być? Ile powinno być w niej tradycji, a ile nowoczesności? Biblioteka jest, jeśli chodzi o dawną nazwę, to jest takie miejsce, w którym ta druga część słowa biblioteka to jest greckie słowo tcheke, czyli coś, gdzie gromadzimy. Ale biblioteka to jest według mnie funkcja. Funkcja, która przede wszystkim spotyka głosy, spotyka różne estetyki, różne poglądy na życie, filozoficzne, różne sposoby funkcjonowania w społeczeństwie, w wspólnotach mniejszych, większych. I to jest takie miejsce spotkania, spotykania głosu. To ta nowoczesność się jej przydaje? Myślę, że bardzo się jej przydaje, ale to zwiększa jej funkcję, zwiększa jej pole oddziaływania. Oczywiście gromadzimy książki, mamy kilka milionów. Myślę o takich tradycyjnych książkach w Bibliotece Śląskiej. Ale digitalizacja to jest coś, co jest następną funkcją biblioteki. Chcemy w wielu projektach zresztą zdigitalizować. Te książki, czasopisma nie przetrwają, próby czasu też, jako teksty na kwaśnym papierze na przykład. Więc oczywiście funkcja cyfrowa. A może biblioteka powinna być takim współczesnym klubem? My staramy się być. Czy ten kierunek jest dobry? Ten kierunek wielu klubów, bym powiedział. Wielu klubów, bo od dzieci po osoby niepełnosprawne, czy w różny sposób wykluczone, też cyfrowo. Nie ukrywajmy, że w naszym społeczeństwie jest wiele osób wykluczonych cyfrowo. Dla nich wszystkich jest biblioteka. Łączy te funkcje i badawcze, i przygody czytelniczej. I właśnie pewnego takiego strażnika dóbr kultury, dziedzictwa. I tu myślimy szeroko o tym dziedzictwie. No, jeśli myślimy o Śląsku, to jest bardzo szerokie pojęcie. Dziś biblioteki za granicą stały się takimi miejscami do pracy. Czy to jest dobry trend? Jak pan to ocenia? To jest trzecie miejsce, które po pracy i po mieszkaniu, byciu w domu, rodzinie, możemy do niego wyjść i tam
czuć się u siebie. I to jest biblioteka, miejsce, w którym możemy odpocząć. Niekoniecznie musimy słuchać czy czytać. Możemy się spotkać, możemy grać, możemy po prostu być i odetchnąć od pędu świata. Na ile nowoczesną biblioteką jest Biblioteka Śląska i jak pan myśli o kierunku jej rozwoju? Biblioteka Śląska się bardzo zmienia teraz. Przede wszystkim remontujemy to, co było tą starszą infrastrukturą. Bardzo to już wymagało pracy i wiele takich aktywności remontowych, ale też ogromny plan czy program związany z cyfryzacją czy digitalizacją zbiorów i udostępnianiem tych zbiorów. No to jest wiele milionów odwiedzin. Biblioteka Śląska ma więcej czytelników na tym oceanie, ogromnym oceanie i wiedzy, i tekstów. I właściwie jest nawigatorem. Panie profesorze, plany i marzenia, z którą aktywnością pan je łączy? Pisarza, tłumacza, wykładowcy akademickiego, czy też dyrektora największej na Śląsku biblioteki? Pewnie wszystkie po trochu łączą się z tą funkcją, której służę właściwie bardziej niż ją sprawuję. Służę, myślę, że to jest... Ale chyba najważniejszą funkcją jest tłumacz i translator. Jeśli się jest osobą, która zarządza jakąś grupą czy jakimś zespołem, też się tłumaczy. Nieustannie się tłumaczy. Myślę, że najlepiej czuję się jako tłumacz, translator, nieustannie przekładający z jednego języka na następny, inny język, ucząc się ciągle języku. A taka książka marzenie do przetłumaczenia w takim razie? Iliada. Po prostu. Na polski czy na śląski? A, to jest pytanie niezwykłe. Pewnie chciałbym albo w polskim, albo w śląskim odwrotnie zmieścić i to jakoś przenieść siebie. Ale myślę, że brakuje nam tego starego tekstu o namiętności. Po prostu Iliady. Po polsku czy po śląsku wszystko jedno.